Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym wykładzie z cyklu Nie taka straszna chemia. Dzisiejszy wykład poprowadzi pani doktor inżynier Agnieszka Bajorek. Wystąpienie pani doktor będzie dotyczyć nanomateriałów. Wszelkie pytania do wykładu prosimy zadawać w komentarzach, po wykładzie pani doktor na nie odpowie. Pani doktor, oddaję pani głos. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy tutaj zdecydowali się uczestniczyć w dzisiejszym wykładzie. Jest mi niezmiernie miło. I chciałam na dzisiejszym wykładzie, celem właściwie tego wykładu jest wyjaśnienie, czym są nanomateriały, zwrócenie uwagi na to, że one są właściwie wszechobecne w naszym życiu, a nie zawsze bezpieczne. I jest to jakby tylko takie muśnięcie tego problemu, bo zagadnienie jest bardzo rozległe i w tak krótkim czasie mogę tylko bardzo pobieżnie opowiedzieć o tym, co dotyczy nanomateriałów. No więc spróbujemy zacząć. Doktor, nie widać pani prezentacji. Jakby zechciała ją pani raz jeszcze udostępnić. Dobrze. Czy teraz jest widać? Tak, teraz widać. Dziękuję. Dobrze. Temat dzisiejszego wykładu to nanomateriały, szansa czy zagrożenie. I na początku pokrótce postaram się wyjaśnić pojęcie nanomateriału, powiedzieć o występowaniu ich w naszym otoczeniu, omówić ich rodzaje, zastosowania, no i na koniec zagrożenia. Mimo tego, że nanomateriały znane są już od lat 70., to dopiero w 2013 roku udało się wprowadzić taką definicję nanomateriału. I pozwolę sobie ją tutaj przytoczyć. Nanomateriał oznacza naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony materiał zawierający nanocząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co najmniej 50% lub więcej cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w zakresie 1 nanometr do 100 nanometrów. I może to jest jakby taka najistotniejsza informacja. Chodzi o rozmiar tych właśnie cząstek. Oprócz tego za nanomateriały należy uznać również fullereny, płatki grafenowe oraz jednościenne nanorurki węglowe, a co najmniej jednym wymiarze poniżej 1 nanometra. I żeby sobie tutaj uzmysłowić tą skalę, nanomateriały w ogóle charakteryzują się szczególnymi właściwościami w porównaniu do jakby normalnych cząstek. Charakteryzują się nieosiągalną wcześniej wytrzymałością, wyjątkowymi właściwościami cieplnymi, elektrycznymi, chemicznymi, biologicznymi. A ten przedrostek nano oznacza 10 do minus 9. Sama nazwa nanocząstki pochodzi ze starożytnej Greki. Nanos oznaczało wtedy karzeł. Nanocząstki są niewidoczne nawet pod najsilniejszym mikroskopem optycznym. Do obserwacji tych nanocząstek konieczny jest mikroskop skaningowy. I tutaj pozwoliłam sobie zamieścić taki rysunek, który przedstawia nam najmniejszy na świecie komputer w porównaniu do ziarenka ryżu. No, skala jest imponująca. Jeśli chodzi o wielkość wyrażoną w nanomateriałach, to żeby sobie to lepiej wyobrazić, to mamy tutaj zdjęcie mrówki. To jest 5 milionów nanometrów. Ona ma taką wielkość. Bakteria, jej wielkość kształtuje się od 1000 do 10 tysięcy nanometrów. Wirusy są mniejsze, wirus grypy to jest 100 nanometrów, wirus HIV 90 nanometrów, a średnica DNA to jest 2,5 nanometra. No i przechodzimy jeszcze do mniejszych cząsteczek, czyli mamy tutaj cząsteczkę wody, której wielkość jest 0,3 nanometra, a już sam atom wodoru, to jego wielkość jest 1,7 razy 10 do minus 5 angstrema.
Czyli wiemy już teraz, możemy sobie wyobrazić, jaka to jest ta skala nano, z jak maleńkimi cząsteczkami mamy tutaj do czynienia. Jeśli chodzi o nanomateriały, to ze względu na pochodzenie można podzielić je na trzy grupy. Naturalne, czyli takie, które występują w przyrodzie, antropogeniczne, czyli takie uboczne, powstają przypadkowo, i zaprojektowane, czyli syntezowane, spreparowane przez człowieka. Jeśli chodzi o te nanocząstki naturalne, to one pochodzą najczęściej z procesów termicznych, z procesów spalania, na przykład z pożaru lasów, tworzą się podczas wybuchu wulkanów, na przykład ten kurz wulkaniczny, który powstaje, z procesów utleniania minerałów, erozji skał, parowania, na przykład sól morska, która powstaje w trakcie parowania kropli wody morskiej. To są nanocząstki naturalne. Mamy też nanomateriały antropogeniczne, jak powiedzieliśmy sobie, czyli takie, które są ubocznym efektem działalności człowieka i powstają one na przykład w trakcie spalania węgla kamiennego, podczas spawania, podczas zgrzewania czy wulkanizacji gumy, no i w trakcie obróbek, wszelkiego rodzaju obróbek mechanicznych materiałów poprzez cięcie, piłowanie, szlifowanie. No i wreszcie nanomateriały projektowane, czyli wytworzone w sposób celowy przez człowieka, specjalnie zaprojektowane. I tu jest ogromna grupa różnego rodzaju nanomateriałów, które powstają na przykład, są to nanometale, nanoproszki tlenków metali, nanomateriały węglowe, nanokompozyty, nanowłókna i kropki kwantowe. I teraz, jeśli chodzi o budowę nanomateriałów, też jest specjalny podział i tak możemy podzielić je na zerowymiarowe nanomateriały, na przykład kropki kwantowe, jednowymiarowe, którymi są druty albo rurki, nanorurki, dwuwymiarowe, czyli takie, które tworzą warstwy, jak widzimy, trójwymiarowe, tworzące materiały zbudowane z takich nanometrycznych kryształów. I tutaj widzimy zdjęcia wykonane za pomocą mikroskopu skaningowego. Skala jest 100 nanometrów i tu widzimy nanogwiazdki i nanopopcorny. Najprostsze nanomateriały nieorganiczne to są metale, które występują w wielu formach nano. I tak mamy glin, miedź, nikiel, kobalt, żelazo, srebro, złoto. I cechą charakterystyczną nanometali jest nanometryczny rozmiar ziaren, czyli przynajmniej w jednym kierunku ten rozmiar ziaren nie przekracza 100 nanometrów. I tak powstają nanometale. Tu również są zdjęcia wykonane dzięki mikroskopowi skaningowemu. To są zdjęcia nanocząstek złota o różnych rozmiarach i kształtach. I tutaj widzimy nanopręty, nanogwiazdki, nanokostki i nanopryzmaty. Wszystkie te formy są formami nanocząstek złota. Tak jak już mówiłam na początku, nanomateriały są wytwarzane w laboratoriach na całym świecie od połowy lat 70. Między innymi w postaci proszków, cienkich warstw albo izolowanych cząsteczek i możemy je obserwować na przykład wykorzystując mikroskop skaningowy i można go je w ten sposób badać. Jeśli chodzi o metody otrzymywania, to właściwie można je podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to polega na budowaniu struktury nanocząsteczki z pojedynczych atomów lub cząsteczek, które tworzą klastry, a potem nanocząstki. A druga metoda polega na rozdrabnianiu struktury mikrometrycznej do skali właśnie nanometrycznej, czyli do rozmiarów nanocząstek. I mamy różne metody wytwarzania, mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne. I one wykorzystują różne procesy, na przykład takie, które powodują generowanie dużej liczby efektów struktury krystalicznej,
wykorzystywane są procesy krystalizacji z faz skondensowanych, procesy osadzania atomów lub cząsteczek, procesy otrzymywania nanometrycznych izolowanych cząsteczek różnymi metodami, np. osadzanie z fazy gazowej, rozkładu związków chemicznych, wydzielanie z roztworów. To jest tylko tak bardzo pobieżnie przedstawiony sposób otrzymywania tych nanomateriałów. No i przejdźmy do konkretów, na przykład nanozłoto, które może budzić emocje, złoto w formie nano, ma ciekawą właściwość, a mianowicie barwa koloidalnych roztworów nanozłota zależy od jego kształtu, od kształtu tych nanocząsteczek. Tutaj widzimy na tych zdjęciach po lewej stronie struktury kuliste, pałeczkowate i w kształcie czworościanów. A tutaj widzimy stop złota ze srebrem o rosnącej zawartości złota. Widzimy, jak zmienia się barwa w tych koloidalnych roztworach. Tu z kolei mamy cząsteczki złota w kształcie pałeczkowatym, czyli te, które tutaj widzimy, i zmienia się ich barwa w zależności od rosnącego stosunku szerokości do długości. No i tu mamy cząsteczki srebra w kształcie czworościanów i barwa tych roztworów zależy od rosnącego pola powierzchni zewnętrznej. Jeśli chodzi o zastosowanie nanozłota, no to jest bardzo szerokie, między innymi w nanoelektronice, na przykład w urządzeniach elektrochemicznych, amperometrycznych bioczujnikach. Mają zastosowanie w katalizie, a to ze względu na to, że charakteryzują się dużym stosunkiem powierzchni do objętości. W farmacji, ponieważ poprawiają rozpuszczalność leków, zwiększają ich stabilność, pozytywnie wpływają na ich rozsyłanie po organizmie. Mogą mieć też zastosowanie w rozpoznawaniu peptydów, protein, kwasów nukleinowych, czyli DNA i RNA. W fototermicznym unieszkodliwianiu guzów, czyli nowotworów, cząsteczek takich nowotworowych, bo nanocząstki złota, kiedy zostaną napromieniowane światłem o długości od 800 do 1200 nanometrów, mogą lokalnie nagrzewać powierzchnię, na której się znajdują. Czyli możemy sobie wyobrazić, że wprowadzimy takie nanocząstki złota do tej struktury nowotworowo zmienionej, naświetlamy promieniowaniem o odpowiedniej długości fali, co powoduje nagrzewanie i niszczenie tej tkanki nowotworowej. No i wreszcie mogą być stosowane jako nośniki leków, ponieważ one pięknie jakby potrafią otaczać lek i w ten sposób łatwiej transportować go w naszym organizmie. Innym nanometalem jest oczywiście nanosrebro. I tutaj też jedną z ich z właściwości nanosrebra jest właśnie to, że koloidalne roztwory nanocząstek srebra mają kolory w zależności od kształtu cząsteczek, czyli absorbują określony rodzaj promieniowania w zależności od kształtu, czyli położenie tych pasm absorpcji plazmonów nanocząstek w zależności od kształtu. Tutaj mamy takie struktury kuliste, tutaj pałeczkowate i to widzimy tutaj na przykładzie tych koloidalnych roztworów nanocząstek, przy jakich długościach fali absorbują promieniowanie. Kuliste 405, tutaj takie trójkątne od 590 do 627, te pałeczkowate około 720 nanometrów. To jest ich taka ciekawa właściwość. Jeśli chodzi o zastosowanie nanosrebra, no to one przede wszystkim stanowią bezpośrednie i stabilne środki konserwujące. Są skuteczne w stosunku do bardzo szerokiego spektrum mikroorganizmów, zwalczają bakterie, wirusy, grzyby. Bardzo dobrym środkiem konserwującym są podczas używania na przykład kosmetyków.
I jeśli chodzi o ich te właściwości konserwujące, to znane były, mimo tego, że nanocząstki w starożytności nie były znane, ale właściwości srebra doceniano w tej dziedzinie, bo przechowywano w naczyniach srebrnych żywność i wtedy ona charakteryzowała się dłuższą trwałością. Nanocząstki srebra posiadają również unikalne właściwości elektroniczne, optyczne. Zastosowano je również w katalizie, w fotonice. No i bardzo szerokie zastosowanie w produkcji tworzyw polimerowych. Na przykład widzimy tutaj taką przezroczystą folię przewodzącą, gdzie jest siatka wbudowana metalowa i takie folie stosowane są na przykład w panelach dotykowych, w diodach świetlnej, w tych OLEDach. No i mamy oczywiście produkty handlowe, już ogólnie dostępne. Wiele ich jest, tu wybrałam tylko kilka takich przykładów. Mianowicie nanosrebro może być stosowane jako opatrunek na rany. I ten opatrunek może być stosowany na rany, również na oparzenia. Zapobiega on infekcjom bakteryjnym, przyspiesza gojenie się tych ran. Nanocząstki srebra są wykorzystywane też do pokrywania cewników, które są używane i przystosowane na przykład jako drenaż płynu mózgowo-rdzeniowego albo jako cewniki urologiczne. One oczywiście, ta antybakteryjna powłoka srebrna zapobiega infekcjom i uniemożliwia tworzenie się takiego biofilmu. Innymi produktami, które ostatnio są dla nas bardzo znane i powszechne, to są wszelkiego rodzaju produkty przeciwbakteryjne, żele do rąk, produkty dezynfekujące. No i jeszcze jeden tutaj mamy produkt, to jest cewnik pokryty srebrem. I te cewniki, jak tutaj widać, służą na przykład do dostarczania leków w konkretne miejsca, na przykład środków przeciwbólowych, na przykład w takich miejscach pooperacyjnych, okołooperacyjnych można też podawać w te miejsca bezpośrednio antybiotyki. No i to są właśnie te kilka tych produktów handlowych, które są ogólnodostępne. Bardzo ważną grupą nanomateriałów są nanomateriały oparte na węglu, czyli są to jego różne postacie. Tutaj widzimy sadzę. Sadza jest bezpostaciową odmianą grafitu, jak wiemy, i ona jest stosowana w przemyśle gumowym do na przykład farb, do produkcji tuszu. Inne postacie to jest na przykład grafit i on ma bardzo szerokie zastosowanie na przykład w elektronice, w materiałach polerskich, do moderatorów reaktorów jądrowych, lakierów chroniących przed korozją. Tu widzimy diament, proszki diamentowe, szczególnie takie na przykład z diamentów syntetycznych, stosuje się do produkcji materiałów ściernych, tnących, skrawających. One są do produkcji na przykład twardościomierzy. No i cienkie warstwy diamentowe są materiałem o dużej twardości i są właśnie stosowane do utwardzania powierzchni. Tutaj mamy również grafen. O grafenie swojego czasu było bardzo głośno, ale rzeczywiście jest to bardzo ciekawy materiał. Tutaj widzimy taką płytkę, kawałek takiej płytki grafenowej. Czym charakteryzuje się ten grafen? No przede wszystkim bardzo dużą wytrzymałością. I naukowcy, zdaniem naukowców, gdyby stworzyć taką płachtę grafenu, taką jednoatomową i przykryć nią kubek, to człowiek nie byłby w stanie przebić tej warstwy grafenu zaostrzonym ołówkiem. Co więcej, gdyby na tym ołówku postawić samochód, to on również wytrzymałby ciężar tego samochodu osobowego. I przy tym warstwa tego grafenu byłaby bardzo elastyczna i oprócz tego przezroczysta, bo grafen pochłania zaledwie 2,3% światła w porównaniu z tym, na przykład z szybą, szkło
zespolony pochłania 20% tego promieniowania. No i oprócz tego kolejną właściwością grafenu jest bardzo dobre przewodnictwo elektryczne. Inne to są fulereny, ale bardzo ciekawe właściwości, bardzo ciekawymi właściwościami charakteryzują się nanorurki, te, które tutaj właśnie widzimy. I głównie, główną taką ich zaletą jest niezwykła wytrzymałość. Ich wytrzymałość jest od 50 do 100 razy większa niż analogiczna wielkość dla stali, a przy tym ich ciężar jest sześciokrotnie mniejszy. I na przykład podczas rozciągania długość nanorurki może się powiększyć o 40% bez naruszania jej struktury. Także jest to ich taka bardzo ciekawa właściwość i te nanorurki są naprawdę bardzo szeroko wykorzystane i zaraz sobie o tym powiemy. No i te wszystkie nanomateriały węglowe mają zastosowanie w medycynie. I oprócz tego mają zastosowanie w ochronie środowiska, w oczyszczaniu ścieków, w fotowoltaice, materiałach elektrodowych. I są to materiały niezwykle, niezwykle ważne. Innym rodzajem nanomateriałów są nanokompozyty. I cóż to są te nanokompozyty? Podobnie jak te kompozyty konwencjonalne, składają się jakby z takich dwóch, co najmniej dwóch składników. Z ceramiki, z metalu, z polimeru. I one mogą być skomponowane w różny sposób. Może to być osnowa metalowa i włókno ceramiczne, może być z kolei odwrotnie. Osnowa ceramiczna i włókno metalowe w środku, albo osnowa metalowa, włókno polimerowe, no i tak dalej. Mogą to być różne kombinacje. Tutaj pokazuję przykład takiego krzemianu warstwowego z polimerem, tworzącym różne struktury. Pierwsza struktura to jest mikrokompozyt. Widzimy tutaj ten krzemian warstwowy, jakby tak opleciony trochę polimerem, łańcuchami polimeru. Tutaj nanokompozyt interlakowany. Tutaj ta polimer wnika pomiędzy warstwy tego krzemianu, a tutaj struktura bardziej nieuporządkowana, nanokompozyt eksfoliowany. I te nanomateriały mają chyba najszersze zastosowanie. Tu pokażę tylko naprawdę niewielki fragment, jeśli chodzi o zastosowania. Nanokompozyty ceramiczne, czyli stąd wykorzystujące ceramikę, charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na ścieranie i stosowane są właśnie dlatego jako wiertła, jako formy do prasowania ostrzy narzędzi skrawających. Stosowane są na elementy hamulcowe samochodów, w silnikach jako ochrona przed korozją, tutaj w lakierach samochodowych, które są odporne na zarysowania, bo zawierają właśnie nanocząstki. I taka ciekawostka może, że w przypadku nanokompozytów one są wykorzystane jakby do ochrony takich najdroższych elementów w samochodach. Na czym ta ochrona ma polegać? To jest ochrona, która utrudnia sprzedaż takich wartościowych części samochodowych przez złodzieja, ponieważ taką metodą natryskową na te wartościowe elementy i podzespoły nanoszone jest od 5000 do 20 000 kropek z takiej folii poliestrowej o grubości kilku mikrometrów, które zawierają unikalne numery identyfikacyjne, które się tam nanosi metodą laserową i w ten sposób one są widoczne tylko w świetle ultrafioletowym. No i to powoduje znacznie utrudnienia w sprzedaży przez złodzieja takich części samochodowych. Nanokompozyty węglowe i węglowo-ceramiczne są stosowane w przemyśle lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym, energetycznym.
Na kompozyty ceramiczne z rurkami węglowymi to w lotnictwie, w artykułach sportowych, a to ze względu na to, że one są niezwykle lekkie i wytrzymałe. No i w urządzeniach do przechowywania paliw i baterii litowych. Nanokompozyty z miedzią i z niklem jako pamięci optyczne i magnetyczne. No i jeszcze jedno ogromne pole zastosowań to są nanokompozyty polimerowe, które mają zastosowanie na przykład w przemyśle opakowaniowym, a to ze względu na ich specyficzne właściwości, bo folie takie z nanomateriałami charakteryzują się niezwykłą odpornością na przenikanie tlenu, dwutlenku węgla, wody. Mają bardzo wysoką odporność termiczną, są wytrzymałe, przezroczyste, są odporne na oleje i tłuszcze. No i dlatego często pakuje się w nie produkty łatwo psujące się. Są też znane butelki z politereftalanu etylu z naniesioną wewnętrzną warstwą z nanokompozytu, która zapewnia trwałość przechowywanych w nim płynów. Takie butelki już są znane od 1999 roku, na przykład we Włoszech przechowywane w tych butelkach jest mleko. I oprócz tego te butelki, które pokryte są warstwami nanokompozytowymi, to zapewniają też ochronę przed przenikaniem światła i promieniowania ultrafioletowego, no co chroni przed zmianą właściwości tych przechowywanych produktów. I takie wielowarstwowe butelki z politereftalanu etylu, które mają wewnętrzną warstwę zbudowaną z poliamidu 6, to gwarantują bardzo długie przechowywanie w nich produktów. Tutaj firma Bayer też wyprodukowała nanokompozyty właśnie na bazie poliamidu 6 i one właśnie są stosowane do folii, do pokrywania papieru właśnie w takich butelkach. Następny ogromny sposób wykorzystania to jest tych nanokompozytów, to są wykorzystanie ich w medycynie, między innymi do tworzenia struktur, które służą do naprawy uszkodzonych tkanek. I tutaj profesor Stab stworzył w skali nano syntetyczne rusztowania do hodowli kości, które wstrzyknięte na przykład w takim miejscu złamania pozwala odbudować uszkodzone kości. Na przykład też na Uniwersytecie w Massachusetts opracowano taką bombę antynowotworową. To jest coś takiego, że wewnątrz otoczki wykonanej z nanomateriału znajdują się chemioterapeutyki. To wygląda jak taki balonik, no w skali nano oczywiście, który jest wprowadzany do krwioobiegu. Trafia dokładnie w miejsce, gdzie jest nowotworowo zmieniona tkanka i tam ulega jakby wbudowaniu i eksploduje. Wtedy wydostaje się ten chemioterapeutyk i niszczy chore komórki. I badania prowadzone na myszach dowodzą, że myszy leczone w ten sposób właśnie żyły dwa razy dłużej niż te, które były leczone taką typową chemioterapią. No i znane są również takie wirusopodobne nanocząstki, stworzone przez profesora Sansbury'ego. To jest też nowy sposób walki z nowotworami. Na całym świecie prowadzone są takie badania i to są tylko właściwie to, co powiedziałam, to są tylko takie jakby ciekawostki, można powiedzieć, dotyczące wykorzystania nanokompozytów. Jeszcze no, badania są, tak jak mówię, cały czas prowadzone i na przykład naukowcy z firmy Kraft opracowali już takie opakowania, na przykład kartoniki do mleka z takimi elektronicznymi języczkami. To polega na tym, że one zmieniają kolor pod wpływem negatywnych zmian, które zachodzą w produkcie. I to dzieje się z wykorzystaniem właśnie nanomateriałów, nanocząstek wbudowanych w taki materiał opakowaniowy. No i tutaj
Ten rysunek z kolei przedstawia, że te nanomateriały są wszechobecne naprawdę w naszym życiu. Tu nie będę się powtarzać, ale właśnie i ogniwa paliwowe, i inteligentna odzież, i ramy rowerowe, i implanty, no naprawdę wyświetlacze, LED, no naprawdę są obecne wszędzie. No i niestety, tak jak wszystko, wszystkie dobre cechy, to wynalazki mają również negatywne skutki i są również zagrożenia związane z występowaniem tych nanomateriałów. Następstwem uwolnienia się nanocząstek do otoczenia jest możliwość ich wchłaniania przez nasz organizm. To, że mają takie małe rozmiary, no to bardzo ułatwia przedostanie się do organizmu człowieka i staje się zagrożeniem na poziomie komórkowym. Nowe właściwości tych nanomateriałów w porównaniu z tymi w skali makro mogą powodować, że one mają inne też właściwości toksyczne, szkodliwe, drażniące, uczulające. No i to, że mają takie małe rozmiary, no to mogą się przedostawać do naszego organizmu poprzez układ oddechowy, pokarmowy i skórę. Jeśli chodzi o zagrożenia, to właściwości szkodliwe są uzależnione, ich poziom są uzależnione od budowy, składu chemicznego, rozmiaru, pola powierzchni w tym, rozpuszczalności, czyli od tego, czy są rozpuszczalne w wodach i tłuszczach, a poziom narażenia zależy od tego, jakie jest stężenie w powietrzu albo na stanowisku pracy, od czasu narażenia, wydatku energetycznego i możliwości wnikania do wnętrza komórek. No i zagrożenia możemy podzielić również na dwa rodzaje. Pierwsze to są narażenia środowiskowe i oczywiście te nanocząstki mają wpływ na klimat, bo obecne w powietrzu mogą tworzyć i być również nośnikami dla różnych związków i zmieniać powietrze, którym oddychamy. Mają wpływ na rośliny i zwierzęta i badania na ten temat były prowadzone. Takie skorupiaki to jest taka grupa, która jest często wykorzystywana do oceny ekotoksyczności takich nanocząstek. No i stwierdzono, że nanocząstki upośledzają asymilację pokarmu w tych skorupiakach, zwiększają śmiertelność młodych osobników, zmniejszają zdolność reprodukcji. I w przypadku ryb na przykład również odnotowano to, że obecność nanocząstek obniża zdolność do zapłodnienia. Dwutlenek tytanu na przykład absorbuje się na oskrzelach, gromadzi w wątrobie. Jeśli chodzi o rośliny, to mogą nanocząstki, szczególnie na przykład cynku, tlenku cynku, cezu, dwutlenku cezu, działają toksycznie, hamują na przykład kiełkowanie i ukorzenianie. Inne narażenia to są narażenia zawodowe, czyli wszyscy ci, którzy pracują w laboratoriach, w zakładach przemysłowych, mogą być również narażeni na działanie tych nanomateriałów. No i wreszcie wszyscy my, czyli wszyscy konsumenci, poprzez nasz kontakt z wyrobami elektronicznymi, kosmetykami, odzieżą, opakowaniami i produktami żywnościowymi, gdzie wszędzie jakby znajdują się te nanocząstki. Jeśli chodzi o narażenie, no to największe narażenie to jest narażenie inhalacyjne, czyli poprzez wdychanie. Czyli następuje depozycja w drogach oddechowych tych nanocząstek i mogą się one przedostawać przez krew, przez limfę, przez nerwy, mogą pokonywać barierę krew-mózg, no i gromadzić się, tak jak mówiłam, w narządach zewnętrznych, powodując ich zapalenie i działają też na układ sercowo-naczyniowy. No i mogą powodować stany zapalne dróg oddechowych, które prowadzą do alergii, astmy, mogą powodować złuknienie tkanki miąższowej płuc, to na przykład zmiany w układzie sercowo-naczyniowym, w układzie krzepnięcia, zmiany neurologiczne,
w tym na przykład zmiany patologiczne w mózgu, może nastąpić kumulacja w narządach wewnętrznych, no i wreszcie zmiany genotoksyczne, których skutkiem są na przykład choroby nowotworowe. Szczególnie szkodliwy jest na przykład tytan, który w dużych ilościach występuje w tworzywach sztucznych, w farbach, a nawet w pastach do zębów, w filtrach. I to, że jest tak wszechobecny, to może budzić duży niepokój, bo on jest jakby przenika barierę krew-mózg i kumuluje się na przykład w mózgu i w innych narządach wewnętrznych. Podany myszom powodował kumulację w układzie nerwowym na przykład. No i wiele innych. Cynk, srebro również gromadzi się w jelitach, w wątrobie, czyli gromadzą się w różnych miejscach. No i dlatego, żeby zapobiegać tym negatywnym skutkom, to oczywiście prowadzone są cały czas badania. Jeśli chodzi o środowisko pracy, to już są obliczone, wyliczone wartości dopuszczalne stężeń w środowisku. I tu mamy przykłady takich wyliczonych stężeń. Tutaj mamy wartości referencyjne, jeśli chodzi o środowisko pracy. I tak no, trzeba być po prostu bardzo czujnym i badania cały czas trwają i musimy jakby przestrzegać tych norm, szczególnie właśnie w środowisku pracy. No oczywiście ja nie wyczerpałam tematu, to jest tylko jakby taki niewielki fragment tych wiadomości, którymi chciałabym się z Państwem podzielić. Oczywiście opierałam się na literaturze i bardzo dziękuję Państwu za uwagę. No i czekam, jeśli coś Państwa zainteresowało, a będę mogła wyjaśnić bliżej, to słucham pytań. Tak, bardzo dziękuję. Pojawił się dwa pytania, które nas zajmują. Jedno jest od pana Mikołaja. Jak możemy chronić się przed szkodliwym działaniem nanocząstek? No oczywiście możemy się chronić, a nawet powinniśmy się chronić. Ja tylko chciałabym zaznaczyć jedną rzecz, że nie obawiajmy się ich tak bardzo, bo tak jak powiedziałam na początku, ich szkodliwość zależy od ekspozycji, od czasu ekspozycji, od stężenia tych nanocząstek w naszym środowisku. A jak się możemy chronić? No możemy się chronić na przykład przez eliminację. Jeśli chodzi o środowisko pracy, no to zastosowanie wszelkiego rodzaju ochronnych materiałów, odzieży, rękawic, na przykład mniej w miejscu pracy bezpieczniejszych stanowisk pracy. Natomiast w takim naszym codziennym życiu, no to mniej grillujmy, patrzmy na to, co spalamy i mniej palmy materiałów, z których mogą powstać na przykład takie nanocząstki. Oczywiście mniej korzystajmy z transportu samochodowego, wtedy będzie mniejsza emisja. Jeśli chodzi o techniczne środki, no to możemy się w jakiś sposób separować od tych nanomateriałów, czyli poprzez, tak jak już mówiłam, różnego rodzaju komory, rękawice, to w środowisku pracy. Można też starać się, jeśli chodzi o takie nasze codzienne życie, no to częściej nawilżać powietrze, myć różne powierzchnie, starać się nie stykać właśnie z takimi środkami. No i wreszcie taka ochrona indywidualna, czyli w środowisku pracy to specjalne maski, okulary ochronne. No a my, no to myślę, jakieś takie ubieranie warstwowe. No i tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od pana Sławomira. Jak wygląda proces recyklingu nanomateriałów? Czy są prowadzone badania w tym temacie?
Na pewno tak. Nanomateriały są poddawane recyklingowi pewnie tak jak inne materiały. Natomiast tego tematu szczegółowo nie znam, więc nie potrafię się tutaj wypowiedzieć tak precyzyjnie na ten temat. Dobrze. Widzę, że więcej pytań nie ma, także dziękujemy bardzo za to, że Państwo byli. Dziękujemy Pani doktor za dzisiejszy wykład i do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Ja.